Hej, siemaneczku, ja jestem Berka i moi drodzy, koniecznie muszę wam pokazać to, co budowałem razem z Elvisem przez ostatnie pół dnia. Dosłownie, słuchajcie, budowaliśmy to, nie wiem, z 8 godzin, 10 godzin, coś takiego, naprawdę jest powód do dumy. Umówiłem się z Elvisem, słuchajcie, właśnie przy lodowcu, bo swoją drogą w ogóle jesteśmy z Bobo na serwerze, jest właśnie Elvis na serwerze. I co robi Bobikson? Oczywiście, coś majstruje przy torach. Ty, gdzie jest Elvis? O, jest Elvis, siema Elvis. Stary, koniecznie idziemy zaraz po potyczki na niewidzialność. Dobra. I muszę widzom pokazać to, co zbudowaliśmy, bo serio, to jestem tak genialny, dumny, słuchajcie, to jest tak epickie, widzieliście po miniaturce i miniaturka totalnie nie kłamie, ale chodź, w ogóle teraz na szyfcie podejrzymy Bobo, bo słuchajcie, Bobo znowu coś tu kombinuje, znowu słuchajcie, on coś tutaj wyprawia, tylko uważaj na szyfta. Dobra, okay. Uważaj na szyfta. On ewidentnie, słuchajcie, zaczął psuć w ogóle tą ścianę ze Stone'a, zaczął psuć w ogóle, słuchajcie, te tory, tak jakby chciał coś zrobić, nie wiem, tutaj naprawdę. Tylko co? Czekaj, on i tak nas, słuchajcie, nie słyszy, więc lajtowo, ty, uważaj, żeby on nas nie zobaczył. Ej, co to? Ej, on nie ma gaci, nawet teraz, jak słuchajcie, się wyprowadził z milionowic do bobowic i serio, on coś tutaj kamieni. Ale nie wiem, w tym miejscu. Ale nie wiem tylko po co on to psuje, to jest stary najlepszy, to jest tak, moim zdaniem, to jest mega XD, że on cały czas tutaj coś robi, nie używa poteczek na niewidzialność, nie pyta się nas na czacie, czy my w ogóle jesteśmy, nic, on ma totalnie wysrane w to. On jest taki niekumatny. Ej, on naprawia tory w ogóle, patrz. Dobra. On naprawia tory po to. Będzie im wybuchać całe miasto. Ej, faktycznie, popatrz, on poprowadził tory z bobowic tutaj, aż do tego domku dla wózeczków z TNT, który ja stworzyłem. Ej, masakra, co za... Ej, 200 IQ, tylko 500 IQ by było, jakby on nas, stary, albo widział, albo sam używał potek, albo przy okazji nie spalił tego drzewa, bo on zaraz, stary, spali to drzewo i wtedy to będzie przesrane. Ej, ale jak on nas nie widzi? Co jest grane? Ej, serio, zapowiada się tak kozacki odcinek. Dobra, Byku, lecimy do tajnej bazy, którą właśnie musimy pokazać widzom i wtedy, stary, bierzemy poteczki. Najwyżej, coś tutaj jeszcze pokażemy. Dobra, uciekaj, bo słuchajcie, zrobiliśmy tajną bazę specjalnie po to, aby się zbroić na wojnę z Bobo. Jeśli oglądaliście wczorajszy odcinek, to wiecie, że słuchajcie, wojna z Bobo naprawdę chyba się nam szykuje. Nie chciałbym do niej doprowadzić, ale chyba jest nieunikniona. Dlatego zrobiliśmy małą podziemną bazę, mały podziemny bunkier, zrobiliśmy tajny tunel, także słuchajcie, do bobowic, bo już jeden tunel z mojego lodowca Bobo oczywiście odkrył. Ale teraz zrobiliśmy coś, co w ekspresowym tempie przerzuci nas do bobowic i będziemy o krok przed Bobo. Dlatego moi drodzy, oglądajcie koniecznie do samego końca i subskrybujcie kanał koniecznie z dzwoneczkiem. Dobijamy 400 tysięcy subów, zostawiajcie łapeczkę i słuchajcie, wpadajcie w pierwszy link opisu na www.abra.et. Jest to strona mojego sklepu internetowego, gdzie dla każdego widza, dla każdego fana, fanki, widzki, coś się, słuchajcie, znajdzie. I możecie, słuchajcie, tam zakupić takie kozackie bluzy Abrateam, czy to w tym kolorze, czy w jakimś innym. Ja już mam bluzy z kapturem, bez kaptura, koszulki kolorowe, kubki, zapraszam serdecznie, Abrety! Ej, on się nas pyta, co robimy. My jesteśmy przy wieży Maciocha. A co? Ej, stary, musimy udawać. Tak. I słuchajcie, wejście jest albo, słuchajcie, tutaj, albo, słuchajcie, drugie wejście i to jest lepsze wejście. Dynią. Jest, słuchajcie, pod dynią, czajcie to. Mamy normalnie tutaj wejście do naszej tajnej bazy, którą wam pokażemy. Tylko, słuchajcie, to nie jest zwykła tajna baza. Szybko, ona jest. Ty, jak? Tylko się nie da zamknąć. Kwiatek. A, okej, okay, dobra, patrz. Szybko. Dobra, okay, udało się. Słuchajcie, tutaj się znajdują dwie rzeczy, w które byście nie uwierzyli. Co robi. Czy długo potem będziemy. Tak, Bobo, będziemy przez długi czas u Maciocha. Udawaj głupa, stary, ryżnie głupa. Panie, on tak myśli. Okay. Słuchajcie, wchodzimy do tajnej bazy. I tutaj jest tak to zbudowane, aby jeżeli ktoś tutaj wejdzie nieproszony, aby nie wiedział, o co w tym wszystkim chodzi. No co, no wejdzie tutaj, no sobie coś tutaj porobi. Pochodzi, słuchajcie, shiftem tutaj w tym miejscu. No nie znajdzie nic. No nie znajdzie nic. Słuchajcie, natomiast mamy przycisk. Tylko że ten przycisk trzeba, stary, będzie bardziej ukryć, bo on jest widoczny. Tak, koniecznie. I wówczas, kiedy, moi drodzy, klikniecie przycisk, to bum! Wbijamy się do środka. Mamy też, słuchajcie, przycisk, żeby ewentualnie wyjść z tego miejsca, więc naprawdę jest kozacko. Ale to, słuchajcie, nie jest wszystko. To nie. Zaraz tam pójdziemy w tamtą stronę, słuchajcie, za siebie, ale to muszę wam pokazać, bo to jest po prostu masakra. Tutaj mamy, słuchajcie, pierwszą część bazy i tutaj właśnie jest wejście w grzyby, które oczywiście będzie zamurowane z tego powodu, aby, słuchajcie, nikt tutaj nieproszony nie wszedł. I jak tutaj wejdziemy, to słuchajcie, mamy oczywiście skrzynkę z podkami na niewidzialność. To jest chyba w ogóle najważniejsza teraz rzecz, więc nie wiem, weź sobie za 4, stary. Okej, a to jest mój uśmiech pod spodem, mój uśmiech. Tak, słuchajcie, i tutaj nie wiem, czemu to jest syf, ale to jest buźka z wąsami, jak sami widzicie. A tu zostawmy jest to bez komentarza. I słuchajcie, mamy kibel, mamy sracz. Normalnie, słuchajcie, mamy sracza. Możesz sobie tutaj podejść i się wysrać, jakbyś chciał. No, albo wydaje mi się...
Słuchaj, no właśnie, słuchajcie, idąc dalej, mamy tutaj właśnie pierwsze pomieszczenie naszej tajnej bazy i słuchajcie, wchodząc tutaj, patrzcie co my mamy, boom, słuchajcie, mamy całą mapę milionowic i bobowic razem wziętych, słuchajcie, jak sami widzicie, to jest normalnie więzienie, tutaj słuchajcie, jest mój hotel dla villagerów. W tym miejscu znajdujemy się, słuchajcie, my. Tutaj jest oczywiście ten tor wyścigowy, jest mój lodowic, podpis milionowice. Tutaj, słuchajcie, jest normalnie mój sklep, jest wszystko, wszystko sklep jest. Z bronią, słuchajcie, wszystko. Tu natomiast mamy, jak sami widzicie, bobowice, mamy mur, to mamy miasto. Domek dresika, mamy choinkę, mamy, słuchajcie, produkcję dirta i mamy całą mapę większą niż tylko bobowice i milionowice, jak sami widzicie. Mamy tutaj gigantyczne obszary. Tutaj mamy to tylko po to, słuchajcie, abyśmy śledzili poczynania Bobo. Z tego miejsca z tej mapy w czasie rzeczywistym możemy patrzeć, co Bobo buduje. Więc jeśli, słuchajcie, na przykład w tym miejscu coś się... No, ej, to też prawda, gdzie jesteś? Słuchajcie, w tym miejscu, jeśli on coś zacznie budować, to nie będziemy musieli tam latać. Będziemy mogli tutaj z tego, z tego miejsca... To jest taki lifehack. Tak samo tutaj, jeśli on coś zacznie budować, bo po prostu to jest masakra. Tutaj ta wolna przestrzeń, to też nam może naprawdę sporo pokazać. Oprócz tego oczywiście, słuchajcie, różne książeczki, fortunki, mendingi, protekszyny, multishoty, słuchajcie, żarcie, mnóstwo żarcia. Ty, w ogóle nigdy nie jadłem chyba zupy barszczyk, burakowej. Mojej barszczyk, redstone, słuchajcie. Oczywiście tutaj książeczki. I słuchajcie, to nie wszystko. To nie wszystko. Za tym obrazem jest coś epickiego, ale to zaraz świetne. Do tego oczywiście wrócimy. Teraz, słuchajcie, idziemy tutaj. I tutaj, moi drodzy, mamy oczywiście enchanting, jakżeby inaczej, na 30 level, bo dlaczego by na niższy level? Mamy oczywiście, słuchajcie, skrzynkę z lazurytem, ze złotymi jabłuszkami, nawet mogę tutaj sobie jedno zabrać. Więc, słuchajcie, możemy tutaj zrobić wszystko. Oj, uważaj, tu jest jakoś... Boże, shift. Ej, tu jest niek Bobo. Ej, stary, wyłazimy. Wyłazimy, zobaczymy, co on robi. Najwyżej tutaj, słuchajcie, wrócimy. Dawaj. Ale co on robi w milionowicach? On chyba myślał, że... Słuchajcie, tutaj, wyłazimy. Wróćmy, bo tu, słuchajcie, nie, to nie jest wszystko. Ale patrz, co on robi. Ty. Ej, stary, pipotę i wbijamy tam. Pipotę i lecimy za nim. Tylko mi to w ręce, nie? Tak. Mam okay. W łapie. Ej, idziemy za... Co za... Ej, on tu tory postawił! Nie? Co on robi? Ej, to jest jaj! Ej, on chce całe milionowice wysadzić. Patrz, to co? Ej, jest on... na zbyku, ej, what the fuck? Ej, czeka... Ej, on naprawdę aż tutaj... Dobra, muszę teraz postawić. Ja bym go zlamił. Ej, on coś tutaj pisze. Ej, ale masakra i te obsrane gacie. Ej, to jest naprawdę idiotyczne. To jest obrzydliwe. On nosi spodnie. Ej, ale naprawdę, on chce całe milionowice tutaj wysadzić. What the fuck? To jest... Abelka, jak coś, to ja Elviso zrobiłem. Zlobiłem. Stary, masz na sobie zbroję. Dobra, ja psuję tą tabliczkę, stary, idziemy za nim. Gdzie on jest? Ej, patrz, on po całości postawił tutaj tory tylko po to, żeby to wszystko wysadzić, naprawdę? Ej, nie ale... Od żartów. Abelka, jak coś, to ja Elviso zlobiłem... Nie, nic. Nie. Ej, ale on nie dał w ogóle zasilanych torów? Przecież to nie dojedzie. Nie dał w ogóle. Tutaj. Ej, to nie dojedzie, nie ma szans, że stary to dojedzie. A jak dojedzie? Ej, no nie, no to zobaczymy, no może, słuchaj, puścimy jakiś wózeczek. Ej, ale what the fuck, by to... Chwilę nas nie było i on to... Ej, on wszystko zrównał z ziemią tutaj. Ale to rozwinął, ja cię tu... Ej, naprawdę, słuchajcie, on tutaj wojnę szykuje, totalną wojnę. Ej, tu z okręta. Dobra, teraz musisz Abelka, tu jest Elviso. Ej, dobra, czekaj, idę za nim. Już dawaj za nim, pozwala. Stary, dawaj za nim, bo on coś powiedział, że chce zrobić. Dobra, tutaj schowałem już tą wylwę i lubiłem. Jaką wylwę? Ej, tu była faktycznie taka ukryta ten. Ej, dziura była ukryta. Tu jest ta dziura śmieszna, no. I on... Ej, on obsydian tutaj stawia, ziom. To jest dla obsa. Po co mu to? Ej. To jest podejrzane. Dobra, chodź, pokażemy widzom bazę i zaraz tu wrócimy, słuchajcie. Zaraz wrócimy, a być może to wszystko się, słuchajcie, jeszcze bardziej tutaj rozwinie. Ej, ale to jest mega podejrzane. To jest naprawdę podejrzane, stary. On teraz na naszych oczach tutaj normalnie, patrz co zrobił. Normalnie tory postawił po całości. Ej, a mleczko chcesz? Nie, a masz mleczko? Ty, to zaraz. Mam mleczko. Ty, to dawaj mleczko, pokażemy tutaj widzom dalej bazę, słuchajcie, pokażemy wam ukryte miejsce. Wbijemy się jeszcze do bobowic, słuchajcie, bo widziałem, że w bobowicach doszły kolejne tabliczki z dziennika Bobo. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Bobo ma tam u siebie w domku takie tabliczki, że dzień pierwszy, dzień drugi, opisuje właśnie całe tutaj dni i chciałbym wam to pokazać, ale słuchajcie, poza tą mapą, poza tamtym enchantingiem, tu słuchajcie, jest mój sekret. Tu jest jeszcze, słuchajcie, jeden mały sekret, a mianowicie taka skrzyneczka, taka niewinna. I jak ją otworzysz, to byku, normalnie masz przejście. Dokładnie. I normalnie jest, słuchajcie, tutaj tajne wyjście, takie ewakuacyjne, totalne, słuchajcie, ewakuacyjne. A co my tu mamy? Złoto, nasze fundusze. Gościu. Złoto, nasze fundusze. Może, słuchajcie, nie wszystkie fundusze tutaj wylądowały, ale mamy wyjście ewakuacyjne. Jeżeli doszłoby do wojny, jeśli ktoś by się tutaj nieproszony włamał, gdyby była sytuacja, że musimy uciec, to po prostu, słuchajcie, patrzcie, jakie my mamy kompleksowe miejsce na ucieczkę. Po prostu no genialne. Ale, słuchajcie, to nie jest wszystko, słuchajcie. Za obrazem szykuje się coś...
co warto zobaczyć, bo jako, że Bobo odkrył jeden nasz tajny tunel, to zrobiliśmy, słuchajcie, coś, no, czego już nigdy nie odkryje. Zrobiliśmy, słuchajcie, coś takiego, że patrzcie na to. Mamy normalnie autostradę, słuchajcie. Mamy autostradę do pierwszego domku w Milionowicach Bobo, a stamtąd, słuchajcie, już normalnie jest tajne przejście, które on sam zrobił. Dobra, to byku, ja... Stój, co jest? Masz prawko? No nie mam prawka, no ale stary, wolna cię szukuj, no chyba nie będziesz sprawdzał mojego prawa jazdy. Dobra, słuchajcie, jedziemy i widzicie, w jakim ekspresowym tempie my możemy się... Taki. Ej, on tam jest! Co on to gdzie on jest? Stary, dobra, odkładamy, słuchajcie, furę, odkładamy furę. Jak się... Ej, Pipota, stary, Pipota, ale co on tutaj robi? No nie wiem, skończył, nie. I słuchajcie, i tutaj patrzcie, przez obraz normalnie jest przejście tutaj. A co jest tutaj? Tu jest normalnie tunel do Bobowic, słuchajcie, naprawdę teraz jesteśmy o krok przed smarkaczem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ej, co on tutaj wybierał? Dobra. O, teraz widmo wyssały wszystkie ważne. On ma widmo... Ej, faktycznie, on ma widmo... W ogóle patrz, ile on ma 5 staków emeraldów. On ma tutaj książeczkę Efficiency 5. Efficiency 5... Ej, skąd on to ma? Ukradzie to na pewno. No, to musiało być ukradzione, jak się... Ej, a tutaj co? Ej, on tu ma skrzynkę! O, shit. Dobra, schowamy. Ej, stary, ja to patrzę. Co on to? Łuk z flamem, powerem, trójką. Ej, to jest naprawdę podejrzana sprawa. O, listy, tu zapomniałem, to jest bardzo cenne. Czekaj. Co on odkłada? Ty, on ma dwie netherowe gwiazdy? Ale to nie wiem skąd! Ej, nie no, on sam Widera by, stary, pokonał? Nie wierzę w to! Ej, to on musi mieć naprawdę kozacką zbroję! Niewiarygodne! Ej, ale na... Wow, tutaj też trzyma diaksy złoto! Ej, ja nie wiedziałem, że on w ogóle tutaj, stary, jeszcze trzyma jakiekolwiek rzeczy! No mówię to z ręką na sercu, nie wiedziałem, że, słuchajcie, on tutaj jeszcze coś trzyma! A to nie jest, słuchajcie... Czekajcie, nie, no to nie są... On przecież całe bogactwo ma w Bobowicach! On tutaj nie przeniósł bogactwa! No tak! Tam. A tutaj co jest? Niby... On tutaj kiedyś miał portal, ale ja mu zepsułem ten... Ty, on sobie naprawił portal. Ty, ale po co mu tutaj portal? Ej, po co mu tutaj portal? Oj. Nie wiem, ale dobra, stary, on wszedł do portalu. Dobra, to idziemy dalej. Idziemy do Bobowic przeczytać te tabliczki, bo słuchajcie, jestem pewien, że widziałem... Masz jakieś mleczko? Nie masz już pewnie mleczka, co? Nie, już mleczka nie mam. Dobra, słuchaj, wbijamy się tutaj. Widzisz, gdzie jestem? Gdzie? Patrz, tutaj taki trapdoor. Dawaj, no, okay. Róż dupę. Wbijamy i słuchajcie, tutaj sam Bobo zrobił sobie tajne przejście, z którego my będziemy oczywiście korzystać. Więc mamy normalnie, jak sami widzieliście, ekspresowe przejście przez obraz. Jeszcze wam raz to, słuchajcie, tutaj pokażę. Normalnie, słuchajcie, te obrazy zawsze tutaj były. Więc co, podchodzisz tutaj i normalnie nigdzie nic nie ma. Jest tylko takie przejście. Natomiast podchodzisz w ten róg i masz tunel do naszej tajnej bazy. Bobo na to nigdy nie wpadnie, umówmy się. Bo nawet jak tu nachodzisz, nawet jak nachodzisz z shiftem, to nie ma opcji, musisz podskoczyć, więc to jest genialna opcja. Dobra, byku, słyszysz mnie? Tak, stary. Dobra, to lecimy do Bobowic. Tak, ja już tutaj wracam. Lecimy do Bobowic, bo ja widziałem, że właśnie, słuchajcie, w jego tej, w tym tajnym pomieszczeniu z dziennikiem doszły normalnie. Ty, no dawaj, już idę do przodu. Normalnie doszły, słuchajcie, tabliczki z jego sprawozdaniem. Chyba dzień 17 i 18 i jakieś plany. Nie chciałem specjalnie, słuchajcie, tego czytać, żeby nie wiedzieć, żeby, słuchajcie, no jednak na odcinku to ogarnąć. Dobra, wbijaj. No idziesz czy nie? Dobra, dlatego słuchajcie, to sobie przeczytamy. Zobaczymy, co on takiego planuje. Tylko nie wchodź na te półpłytki, stary. Pamiętaj, że te tak? No a ty, no nie pamiętasz o tym? Tak. O, Jezu! Stary, no, naprawdę, ja na twoim miejscu bym uważał. Tak samo diaksy, jak rozwalisz stare diaksy. Mogę... No to, nie! One wybuchają, stary. Na pewno. One wybuchają, więc nie ruszaj. Dobra, lecimy do Bobowic, potem słuchajcie, wrócimy sobie tym wózeczkiem i zobaczymy, dokąd tym wózeczkiem w ogóle się dojedzie. Bo no on jednak, stary, nie zrobił zasilania redstone'owego po całych Milionowicach, tylko zrobił teraz na naszych oczach kawałek. Dobra, jesteśmy, słuchajcie, w Bobowicach, więc za sekundę przeczytamy te tabliczki. Naprawdę, to jak nam się akcja, stary, rozwija, to jest po prostu jakiś hit. Dobra, ja się tutaj wbijam do środka, lecisz za mną? Jestem tutaj. Dobra. Mam nadzieję, że w ogóle go tutaj nie spotkamy, bo jakbyśmy go tutaj spotkali, a on już wie, że go podglądamy, bo pisał nam to na czacie, to by była masakra. Ja się go zapytam, słuchajcie. Bobo, gdzie ty? Na wszelki wypadek wolę się upewnić, żeby po prostu nie było przypału, że on faktycznie nas tutaj odkryje. I po tą skrzyneczką, słuchajcie, normalnie... O kurde, stary, to są rzeczy w tej skrzynce. Było jakieś potki. Ej, tutaj przyszły rzeczy nowe. A ty dalej u agentika? Co? Przecież nie byliśmy u agentyka, byliśmy u maciocha. A ty gdzie? Ej, on zmienia temat totalnie. Ej, jaka faza. Dobra, w każdym razie, słuchajcie, jesteśmy w miejscu właśnie, gdzie on pisał sobie te tabliczki. Czemu on się pyta, po co ci się... Nie mam siana. O co
O co biega? Ej, nie wiem, o co mu chodzi, ale dobra. W każdym razie, słuchajcie, widziałem, że właśnie doszły te tabliczki. Nie czytałem ich specjalnie, aby pokazać wam to na odcinku. I teraz tak, tak jak, słuchajcie, dnia 15 zauważył, słuchajcie, że coś go podgląda, ale tylko to były podejrzenia. Tak, słuchajcie, w dniu 16 napisał, że połączył tajną bazę z domem. Ukryłem wejście pod wodą, tam będę składować broń i potionki. I tą tajną bazę, słuchajcie, pod wodą my odkryliśmy. I to przejście pomiędzy tą wodną bazą a jego domkiem też odkryliśmy. Tak, śledziliśmy go, więc to widzieliśmy. To było, słuchajcie, przedwczoraj. Natomiast jeśli chodzi o wczoraj, to jest, słuchajcie, napisane: już wiem, oni mnie śledzą, poważnie. Jestem pewien, że chodzą tu na niewidzialności i mnie podglądają. Ej, stary, jak on... Nie, no chyba no nie. No to jesteśmy w dupie. To jesteśmy, słuchajcie, tak trochę szczerze w dupie, bo jeżeli on teraz wie, to musimy się naprawdę pokontrolować. Nie ma w ogóle, stary, opcji wchodzenia do Bobowic bez niewidzialności. Tutaj, tak, słuchajcie, też on ostatnio miał jakieś swoje tabliczki, więc to musimy obczaić. Ej, ale to jeżeli on już wie o tym, że my go śledzimy, to on, stary, naprawdę będzie trzymał rękę na pulsie. Tak mi się wydaje, patrz. Bobo, który w ekspresowym tempie zbudował miasto, o którym nie wiedzieliśmy, tajną bazę, o którym nie wiedzieliśmy, tajne bazy w tajnych bazach, tajny tunel. Stary, on już nie ma 5 IQ. On już naprawdę nie ma 5 IQ. On ma 205. I tutaj, słuchajcie, właśnie doszły dwie tabliczki z planami. W planach jest wysadzić im tory, robić wózki z TNT. I czy on nam wysadził tory? No poniekąd tak. Poniekąd, słuchajcie, on wysadził nam tory. I teraz zrobione. Wykupienie broni z milionowic, skrytka kościół. Ej, co? On miał, broni. On miał w planach wykupienie broni. I faktycznie, pamiętacie, on wczoraj był w moim sklepie, tak, z bronią był. I on kupił, stary, faktycznie, no ej, stary, nie. On kupił. On kupił normalnie przecież u mnie te książki z Protectionem 4. To się kupy trzyma, nawet kitu. Ej, to się trzyma kupy. I skrytkę w kościele, ty, pamiętasz? Tak, on w kościele pod łóżkiem też ma skrytkę, w której trzyma wózeczki z TNT, w których trzyma diamenty, potionki na niewidzialność, diamenty. Kurczę, ej, naprawdę. Naprawdę to jest podejrzane, słuchajcie, ja tutaj wobec tego nic nie ruszam. Będziemy podglądać jeszcze to, te pomieszczenia, więc wyłaź na górę. Tutaj, okay, słuchajcie, każdego kolejnego dnia trzeba będzie, słuchajcie, przychodzić i patrzeć, czy, co on dopisuje. Bo dzisiaj on dopisze dzień 18, ale jeszcze, słuchajcie, tego nie napisał. Zobaczymy, no, co on tutaj napisze. Bo póki co, 17 dnia Bobowic odkrył, że go podglądamy na niewidzialności. Więc stary, wyłazimy. I zobacz, i... zobacz. Co? 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 Ale to co? Tego nikt, widzisz to? Ty! Czekaj, coś mi mignęło, ale nie widzę go. On to chyba wbija. Czekaj. Upewnij się, bo jeszcze nie mam... Lol, to chwilę, odkładaj skrytkę, stary, ja nie mam przy sobie skrytki, odkładaj. Okej, szybko, już kładę. Kładź. Ej, on tu naprawdę jest, stary, to jest jego... Dobra, kładź i, stary, wkładam rzeczy. Ja nie pamiętam, stary, jak to było. Nie pamiętam. Nie pamiętam, stary, naprawdę. Tutaj... Oglądało mi się. Chyba tak było. Dobra, zostawiamy to. Zostawiamy, stary, jak się masz. Ej, ale naprawdę trzeba uważać. Stary, tu jest przejście! Wyłaź. Stary, podki pilnuj. Dobra, pilnuję, mam jeszcze 50 sekund. Ej, co on tutaj robi? Czekaj, on gdzieś tutaj był. Dobra. Ej, on znowu przy tych brudawkach robi! On ma dwie linijki brudawek? Chce transportować rzeczy. Jak, gdzie on chce przetransportować? Jakie rzeczy i gdzie on chce przetransportować? Ej, on ma w ogóle skrzynki z kilofami kamiennymi? Po co mu one? Przecież to się nie trzeba. A co jeśli on chce to przetransportować? Do milionowic, stary. Do swojej skrytki w kościele na wypadek wojny. Nie. I jestem ciekaw, co on zrobił tam, stary, z obsydianem. My tam byliśmy z 10 minut temu, więc on tam mógł naprawdę różne rzeczy zbudować. Obsydian. On szuka obsa. No przecież ma... Ej, on ma... To jest coal, to jest węgiel, obsydian on miał tutaj, no ale dobra. Goń go, stary, goń go. Ja też lecę za nim. Ewidentnie, słuchajcie, gonimy go, zobaczymy, gdzie on to przeniesie, bo on naprawdę wygląda, słuchajcie, jakby on zorganizował taką komórkę bojową w milionowicach. Tak. Na wypadek wojny. A co jeśli, stary, on będzie chciał kogoś z nas przekupić po to, abyśmy... Stary! Muszę zapisać. Ty, pokoń, coś... Jezu, ale szczęście. O, coś pisze? Jesteś. O kurde, czy on... Okej, muszę teraz poczekać, gdzie oni dalej są. Ej, on tego nie widział, ziom, bo on pisał na czacie, rozumiem. Oni odpisują, a Belka albo... O kurde, ale byśmy mieli stare wciry. Ja cię sunę, ja pierdzielę. My walczymy z pillagerami. Tak mu napiszę, stary, tak, żeby po prostu rżnąć głupa. Nie ma, dobra, wracamy. Ej, to dawaj, lecimy za nim. Stary, dawaj. Lecimy za nim, lecimy tym tunelem. To jest mój stary tunel. To... Ty, a tutaj co jest? Lol, on wózeczek ma. Co, jakiś toryt ma? Ale to są moje tory. To są stare moje tory. Tylko my nie mamy wózeczków przy sobie. On będzie przed nami.
Czekaj, czekaj, musimy stary biec. Biec, po prostu biegniemy stary, normalnie na piechotę. Dawaj, 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 dawaj. On jest stary mocno przed nami. Bo musimy go gonić, stary, bo on nie może nam zwiać. Spasja, nie... spasja. Tak, 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 spamuję, spamuję. Ty, może go dogonimy, stary. Ja go gonię. Się uda. Ja go gonię, stary, widzę jego wózeczek, tylko nie widzę go. Się nie wczytuję. Ej, ale stary, jakby on zobaczył z tą niewidzialnością mnie. Znaczy już bez niewidzialności. Ja cię sunę. Ej, to momentalnie by się zaczęła wojna, ziom. Momentalnie by się zaczęło. Widzę go! Jest tutaj! Patrz, stary, jest! Jestem blisko! Tutaj. Okay. Jestem. Dobra, jem schab, znaczy tego, wołowinę. Dobra, gonimy go! Ty, on wjeżdża na górę, on jest szybszy pod górkę od nas. Dawaj, 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 wbijaj. Jeszcze stary, mamy 40 kratek, będziemy na górze. Ej, ale naprawdę! To jest masakra! Teraz wiesz, jak mi bije serce? A wiesz, jak mi bije serce? O kurde. O stary, ja naprawdę tą niewidkę trzeba kontrolować. Dobra, lecimy za... Ty, no nie, on nam stary zniknie, on nam zniknie, dawaj, dawaj, no te 10 kratek. Musimy zobaczyć, co, gdzie on przenosi. To jest lodowiec. No tak, stary, to jest moje tajne przejście. To było no, okej. I on to odkrył, ziom, on to normalnie odkrył. Dobra, gdzie on poleciał? Będzie? Gdzie on poleciał? W stronę torów? O, tak, ziom. O, ziom, gdzie on jest? Gdzie on jest? Przecież on teraz może robić wszystko, stary. On może robić wszystko w podejrzanych... Nie no, stary, ja go nie widzę, jestem przy torach, ale nie ma go. Ziom, nie ma go. Nie mam pojęcia. O, ziom. Ziom, gdzie ty jesteś? No właśnie jestem na lodowcu tylko torów, no. Ty, on zbudował tutaj w ogóle obsydianowy placek. I co to ma być? Nie co wiem, jest? Nie wiem, ale dobra, to idziemy, stary, zobaczyć skrzynkę w kościele. Idziemy okay. zobaczyć skrzynkę w kościele. Wydaje mi się, że no jeżeli przenosi surowce, no to musi tam. No bo gdzie indziej, stary? No chyba tak. No gdzie indziej on by przeniósł surowce? Wydaje mi się, że lecimy do kościoła, on musi coś tam składować. Tam były wózeczki z TNT, tam były diamenty i powiedział przed chwilą, jak go podsłuchiwaliśmy przecież, że on przenosi rzeczy. No to gdzie indziej, jak nie do kościoła? Dawaj, dawaj, tam, lecimy. Na pewno tam. Biegniesz, stary? Tak, biegnę. Dobra, dobra, ja jeszcze kawałeczek mam, ale naprawdę tu się po milionowicach tak ciężko biegnie. Stary, my musimy Bacona koniecznie z jakimś speedem, tak. Bo tak, bo to jest po prostu jakaś masakra. Jest, jest, jest w kościele. Jest, stary, dawaj go, dawaj, 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 dawaj. Ej, on naprawdę coś robi w tym, w tej skrytce. Dobra, ja tam, stary, wbijam. Mam jeszcze niewidzialność na 5 minut. Jesteś tutaj w kościele? Ja jestem. Tak, koło niego jestem. Dobra, ty, co on tutaj wrzucił? Wkładamy. Stary, 2 staki TNT, 3 staki TNT, 4 staki TNT. Nie, tego jesteś tutaj. Strzały, stary! Spectral Arrow, to są te, które jak jesteś trafiony, to podświetlają tak, gracza. I widać cię cały czas. O kurde. Dobra, to obsydian? Jest źle. Stary, jest bardzo źle. Ojej. 2 staki obsa. Blazy jakby tole się zepsuły. I zabijmy go, musimy go zabić. Stary, ja nie wiem, co my z tym zrobimy. Jak dla mnie, ja to powinienem zabrać. Tak, trzeba to zabrać. Redstone'owe bloki. Ej, my naprawdę, stary, powinniśmy to skonfiskować. Przecież on naprawdę, stary, może z tego zrobić mega przypał. Bo będzie płodna. Nie, stary, ja zabieram te 4 staki TNT. Weź. Nie, no sorry, ziom. Ja mogę to, no, ja nie muszę z tego korzystać, słuchajcie. Ja mogę to wrzucić do lawy, żebyście nie myśleli, że ja to ukradłem. Ale ja po prostu nie mogę pozwolić. To on tu lamę ma. Ja. To jest moja lama. Ty co on robi z tą lamą? Czemu ty nie jadę? To jest mój Stasio. Ale ja nie mogę, słuchajcie, pozwolić na to. Ty, to jest naprawdę Stasio. Tak. Ja nie mogę pozwolić na to, aby Bobo, słuchajcie, trzymał tyle TNT w milionowicach. Tak. I to jeszcze w kościele, słuchajcie, tak, gdzie w kościele. To jest to centrum. To jest centrum, słuchajcie, naszego miasta. To jest naprawdę mega, mega przypałowa. Ty. Ej, tu zostawiliśmy otwarte drzwi w grzebie, a tu jest drabinka. Stary! Jezu! Ej, jakby on to zobaczył, to... Nie! Nie próbuj nie. nawet! No smarkacz! Nie, nie, on nie wchodzi do mojej... Kurde! Kurde, bo się wkurzę! Nie, no pal gumę, stary. Musi zobaczyć, jak się rozwijają. No przecież to jest logiczne, że do tajnej bazy nic nie pakuje, jeśli wiem, że... Ej, to są w ogóle moje przecież książeczki, zapomniałem o tym. Ej. Ty, zabiera mi coś, zabiera złoto moje. Dobra. Ej, zabrał coś. Ej, na pewno zabrał mi bloki złota, stary, ale nie wiem ile. Nie wiem, ile ich miałem, ziom. Będzie nie, bogatszy. Nie mam pojęcia, ile ich miałem, ale on je zabrał. Normalnie kradziej. Ty. Czego ty tutaj szukasz? Smark? Nic czego ty nie szukasz? Ma fajnego. Zabra, dobra, wyłażę, 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 zdążę. Zdążyłem. Nie zdążyłem, nie zdążyłem. Dobra, tutaj. Rozwalę to. Okay. Rozwalę to. Co tu się dzieje? On chyba nie ogarnie. Tylko muszę tu zamulować, żeby nie widzieć. Ja zabieram tutaj ziemię no normalnie. Przecież ja bym to zobaczył, no, że tutaj coś nie gra. Ja cię kręcę, no nie wierzę w tego człowieka, no. Ty, no jest żart, ty, no, a Bobo, nie robisz niczego. Podejrzanego. Ziomek! Co? Ziomek, on jest koło grzyba! Czekaj, czekaj, grzyba. Co? On jest koło grzyba, okej. Stawiam TNT! Stawiam TNT w grzybie, żeby nikt tu nie wszedł. Tak. Okay. Teraz stary nikt tam nie wejdzie. Tam nikt jest nie... w swoim sklepie, ty nie, 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 ale wara mi od sklepu, bo znowu mnie okradniesz, no bo. Czekaj, gdzie on stary jest? Ja mam jeszcze 2 minuty. Gdzie on stary jest? Gdzie on jest? Na górze? Chyba na górze, nie? Nie, no nie ma go, ziom.
Ty, uciekł! Biegnie do torów, stary, biegnie do torów, lecimy za nim, lecimy ewidentnie za nim. Zobaczymy, czy on chce coś tam kombinować przy tym obsydianie, czy gdzie. Ale naprawdę, nie, bo Big Son. To jest jakaś przesada, naprawdę. I musimy koniecznie, stary, przetestować te tory. Jak one daleko nas doprowadzą. Ty, on mi zniknął, Bobo, wracaj tu, gdzie on... Ty, co jest w swojej skrzyneczce? Ej, ja tej skrzynki tutaj nie ustawiałem! A tu w skrzynce są 63 skrzynki? A tyle tego tu jest? Ej, ale to nie ma sensu! Ty, gdzie on jest, stary, widzisz go? Wagoniki, co? Ej, stary, gdzie on jest? Gdzie on jest? Zniknął! Ej, nie. Ej, jest w tym obsydianie! Jest spodem! Ej, ale co on tu robi? Co to jest? On robi bunkier? Ej, postawię mu TNT, zobaczymy, co on na to powie. O nie, co tu się dzieje? Ty, będę stawiał mu tutaj TNT. Nie, się boję, szybko muszę uciekać. Ty, przed czym on chce uciekać? Przed tym, że TNT mu ktoś postawił? Ty, on zwiewa! Patrz, on leci na podłogę! Ty, to dawaj za nim! Dawaj za nim! Tylko. Lecisz za nim? Tak. Ja też lecę, stary, za nim. Ty, ukradniemy od Bobo wózeczki i przetestujemy te tory, stary. Musimy naprawdę teraz się sprężać. Moi drodzy, tak jak mówię, koniecznie sugerujcie w komentarzach, co my możemy robić, bo was, słuchajcie, jest więcej niż tylko nasze dwie głowy, czy trzecia agent X-a, czy czwarta maciocha, bo naprawdę, póki co, to słuchajcie, Bobo nas... Ty, on jest w tej tajnej bazie. On nas, jeśli chodzi, słuchajcie, o tutaj przygotowanie do wojny, to nas totalnie rozwala. Przemyśl nas kompletnie. Ty, gdzie on jest? Tutaj jest, ja go... Ty, co on wyprawia? On coś, stary, zabrał. On coś zabrał z tajnego pomieszczenia w jego starej, tajnej bazie. I jak to on w ogóle, stary, ogarnia, jak on o tym wszystkim pamięta. Ej, to naprawdę tak skomplikowane, dziwne, żeby to wszystko zapamiętać. No ja nie wiem, naprawdę mnie się wydaje, że tutaj Bobo nie ma kilku lat. Bobo to naprawdę jest, stary, wiesz, taki kurde 55-letni typek, co wiesz, normalnie przy Minecrafcie siedzi 24 na dobę. Tak mi się coś... Ej, on coś zabrał! On coś zabrał i teraz wbija się, stary, do Bobowic. Ja lecę do Bobowic za nim, stary. Lecę. Mam 30 sekund niewidzialności, więc muszę uważać tutaj. Walcz sobie, stary. Uważaj, stary, na te diaksy i uważaj na te pułapki, ziom. Uważaj na te pułapki, bo naprawdę to nam może przysporzyć sporo problemów. Więcej problemów niż twój stary. No. Ha. No co? Co, stary, no? Ty, wpadłeś do pułapki. O kurde! Elviso, co jest? O nie. Słuchajcie, straciliśmy go. Straciliśmy, słuchajcie, Elvisa. Ja tutaj szybko piję poteczkę, bo słuchajcie, mam jeszcze na sekundę. I ja nie wierzę, słuchajcie. No widzicie, taka jest walka z Bobo. My, słuchajcie, po prostu nie mamy z nim szans. Ja lecę za Bobo. Lecę, słuchajcie, w każdym razie za Bobo. Spróbuję go tutaj znaleźć, bo widzę jego nick. Ale naprawdę, słuchajcie, to jest masakra. Sami widzicie, my wpadamy w jego pułapki, pomimo że wiemy o tych pułapkach. Naprawdę on ma nad nami przewagę. Musicie nam koniecznie pomóc, bo bez waszej pomocy, serio, jakby bez jaj, my sobie po prostu nie poradzimy. Jesteśmy bezsilni. Tylko czekajcie, gdzie on jest? Widzimy. O, dobra, jest, słuchajcie, jest, dobra, gonię go. Teraz go, słuchajcie, widzę, teraz go ewidentnie widzę. I co on wyprawia, czemu on w ogóle w sobie ma strzałę? Co on teraz kombinuje? No nie mam pojęcia. Ja nie wiem, czy w ogóle Elvis do mnie planuje iść. Ale widzicie, Elvis to jest taka leniwa dupa. Tylko ja mam jakby tutaj chyba siłę, żeby walczyć z Bobą. No reszta to po prostu się cyka. No totalnie, słuchajcie, reszta się cyka. No co on tak sprintuje? No przestań, no pal gumę, typie, no. Nigdy za nim nie nadążę, no. I on tutaj sobie portal zrobił, co? Nie. No chyba nie. Czekajcie, co to jest? On zrobił sobie tutaj skrzynkę? Dobra, i teraz do milionowic. Ty, co to jest za przejście? Czy on zrobił sobie tajną w... O kurde. On sobie zrobił tajny tunel czasoprzestrzenny w milionowicach? Dobra, i teraz oni tu są koło Maciuszka, to muszę zniknąć. Nie. No to jest niemożliwe. Ja go gonię oczywiście. Ej, ale to co... Niemożliwe, ziomy! No niemożliwe! Ej, masakra! On coś takiego tutaj zrobił. Ty, gdzie on teraz jest? On, słuchajcie, zniknął. On się po pierwsze nauczył robić jakieś tunele, nauczył się robić, słuchajcie, jakieś płotki. Dobra, idę wobec tego pod lodowiec. Może tam, słuchajcie, będzie Elvis? O, Elviso do mnie napisał, gdzie jesteś, byku? Kurczę, ja bym mu odpowiedział, ale mieliśmy się spotykać pod lodowcem w krytycznych sytuacjach. To może, słuchajcie, on przyjdzie. Ale Bobo się w ogóle nauczył ogarniać poteczki. Ogarnął sobie jakiś tutaj, słuchajcie, portal. Ty, co jest grane? Czekajcie, czekajcie. Elvis. Bądź tam, gdzie się umawialiśmy. A tutaj, słuchajcie, w ogóle widziałem, jak ktoś biegał z poteczką w łapie. O, tutaj! To jest Bobo! To ty? A to jesteś ty z poteczką w łapie? Tak, to ja. Słuchaj, nie uwierzysz, co zrobił Bobo. Co jest? Stary, on ma u siebie w tajnej bazie portal. Okay, i z tego portalu teleportuje się do milionowic. To ty gadasz? Nie, stary, to nie są jaja. To jest Ishar. Ja wiem, to brzmi... Masz jakieś mleko w ogóle, ziom? Nie mam mleczka, już nie mam. Nie, mleczka. Słuchajcie, jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało, to naprawdę nie jest fake, zobacz, stary. To jest główkę. Okej, to mogę założyć głowę zombiaka. Ziom, to naprawdę nie jest, stary, fake. On naprawdę trzyma coś takiego, stary. On ma normalnie tajne przejście portalowe do milionowic.
Ziom, ja tego nie ro... Ej, bo właśnie w ogóle nas pyta, chłopaki, gdzie jesteście, mieliście być u Maciocha, a was tam nie ma. Co wy kombinujemy? Kupę robię sobie z rana. Tak mu napiszę, mimo że jest wieczór. Ej, naprawdę, słuchajcie, ja nie wierzę w to, co się w ogóle tutaj dzieje. To jest po prostu jakiś... Serio, słuchajcie, piszcie w komentarzach koniecznie, jeśli macie jakieś sugestie odnośnie tego, co powinniśmy zrobić. Czy może, stary, byśmy rozwalili w ogóle wszystkie portale na całym serwerze, to wtedy by on nie mógł się teleportować. W ogóle on tutaj pisze, aha, coś knujecie. Muszę ci pokazać ten portal, stary, muszę. Koniecznie, okay. Chodź, stary, do Bobowic, to pokażę ci ten portal. Potrzebuję jedzonka, wiesz? Potrzebuję jedzonka. No dobra, to łapę, ja też sobie zajmę. Więc moi drodzy, wy koniecznie piszcie, co możemy dalej zrobić. Subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Koniecznie z dzwoneczkiem, dobijamy 400 tysięcy subów. Bez waszej pomocy się nie uda. Subskrybujcie oczywiście kanał Abra Games, Bobo, Elvisa, Maciocha. U każdego z nas, kto jest w milionowicach, codziennie są teraz filmy, więc warto naprawdę to obczaić. Oraz słuchajcie, do tego wszystkiego wpadajcie na www.abra.ety. Jest to, słuchajcie, pierwsza linka w opisie, czyli strona mojego sklepu z koszulkami, gdzie możecie zakupić takie kozackie bluzy Abra Team. No, sami widzicie, albo Bobo Team, Macioch Team. Są bluzy z kapturem, są bluzy bez kaptura, są koszulki. Wszystko, słuchajcie, jest w różnych kolorach, w różnych rozmiarach. Dla chłopaka, dla baby. Są także kubeczki, więc wydaje mi się, że naprawdę warto obczaić. A teraz tak, Bobo, ty, nie Bobo, Elviso, ho! Idziemy tam, pokaż ty, to szybko. Nazwałem cię Bobo, ja to bym sobie dał w pysk, ale ty mi nie dajesz, więc jest okej, ziom. Jest okej. Jest okej, więc słuchajcie, my spalamy, koniecznie pokażę to Elvisowi i słuchajcie, spróbujemy chyba ster to rozwalić, no nie? Tak, chyba tak, wydaje trzeba. Mi się, że tak. Więc moi drodzy, trzymajcie się, dobrego dzieńczka, Eleczko i pu!